Panie Wojciechu, promuje Pan dzisiaj w Tarnowie swoją nową książkę Na mocy bezprawia. Proszę powiedzieć, co można znaleźć w tym nowym dziele? Czy jest tam więcej wątków biograficznych, jakieś intrygi, czy stawia Pan na niewygodne fakty? To znaczy, ta praca jest najbardziej osobistą pracą mojego życia. Ja nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek będę pisał taką książkę. Nigdy nie sądziłem, że będę, nie wiem, w pewnym sensie zmuszony aż tyle ujawnić. Nie sądziłem dlatego, że dziennikarstwo śledcze, jak pewnie Państwo wiecie, zmusza do tego, by pewne rzeczy, na przykład dotyczące informatorów, pozostały tajemnicą. Jednakowoż moja sytuacja, to, że zostałem oskarżony o płatną protekcję, to, że inni koledzy dziennikarze pewne sprawy odkryli, na przykład dotyczące jednego z moich informatorów, spowodowało, że po wielu miesiącach rozterek, rozważania, czy warto, czy należy taką książkę napisać, zdecydowałem się ją napisać, mając przekonanie, że nie przysporzy mi ona przyjaciół, a wprost przeciwnie. Myślę, że ci, którzy sięgną po tę książkę, znajdą w niej odpowiedź na wiele pytań. Na wiele pytań z ostatnich 20, a nawet 20 kilku lat. Udało mi się w pewnym sensie zajrzeć za kurtynę świata, który istnieje, o którym bardzo niewiele osób wie. Ta wiedza jest dana może kilku, może kilkunastu dziennikarzom śledczym. Jako dziennikarz poznałem ludzi z rozmaitych kręgów i ze świata wielkiej polityki i ludzi, którzy być może gdzieś w przyszłości, wierzę, że tak będzie na przykład z księdzem Stanisławem Małkowskim, zasłużę na coś więcej niż na to, co dzieje się tutaj z nimi dziś. Poznałem też ludzi absolutnie złych, gangsterów, ludzi, którzy mają na rękach krew innych osób. Miałem informatorów w bardzo różnych miejscach. I w świecie polityki, i w świecie prokuratury, i w świecie służb specjalnych, i w świecie przestępczości zorganizowanej. O tym wszystkim piszę w swojej książce. Ujawniam tak dużo, jak chyba nie ujawnił jeszcze żaden kolega dziennikarz. To, że się na to zdecydowałem, jak się rzekło na wstępie, jest spowodowane moją dość specyficzną sytuacją, w której musiałem pokazać pewne fakty w dobie czarnego PR-u, czyli w dobie takiej nagonki przez rozmaite środowiska, przede wszystkim przez środowisko służb specjalnych, które wokół mnie roztoczyło nimb takiego, bym powiedział, wręcz aferzysty. Więc ci, którzy sięgną po tę książkę, znajdą w niej zakulisowy obraz bardzo wielu bardzo ważnych spraw, bardzo wielu afer, które gdzieś były tak bardzo, bardzo delikatnie, bardzo powierzchnią ukazane, a ja ukazuję całe tło tych rozmaitych historii. To wszystko opisuję przez pryzmat takich bardzo osobistych doświadczeń, których dane mi było doznać mnie i mojej rodzinie w tym bardzo trudnym, chyba najtrudniejszym okresie w moim życiu. I przez to ta książka, jak słyszę, ma wymiar takiej pozycji bardzo, bardzo autentycznej. Nie ma w tej książce nawet jednego zdania, którego nie potrafiłbym udowodnić przed jakimkolwiek sądem. Tak naprawdę to, co w niej zawarłem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, mimo że zawarłem bardzo, bardzo dużo. O wielu innych rzeczach nie napisałem, dlatego że po pierwsze mam wiedzę, ale ciężko byłoby mi tę wiedzę przełożyć na dowody procesowe, gdyby ktoś mi podał do sądu. A po drugie, jak mawiał mój w tej chwili już były informator, były szef kontrwywiadu PRL, pułkownik Aleksander Lichocki, jeżdżą ciężarówki ze żwirem. Mam czwórkę dzieci, mam dla kogo żyć. Podejrzewam zresztą, że gdybym napisał wszystko to, co wiem i czego jestem pewien, i tak by mi nikt nie uwierzył. Natomiast to, co w tej książce się znalazło, od samego początku do samego końca jestem w stanie udowodnić bez żadnego problemu.
czy po tych wszystkich nieprzyjaznych dla Pana doświadczeniach nie myślał Pan, żeby zrezygnować? Myślałem o tym, żeby zrezygnować. Powiem więcej, wciąż się nad tym zastanawiam. Wyjechałem po tych wszystkich bardzo trudnych doświadczeniach. Zszedłem z takiego głównego nurtu dziennikarstwa. Wyjechałem na południowe Podlasie, czyli zszedłem na takie troszkę pobocze dziennikarstwa. I chciałem się skupić na rodzinie, która bardzo poważnie przeżyła te wszystkie trudne sytuacje. Jednakowoż myliłem się, sądząc, że pewni ludzie, którzy wiedzą o tym, że mam pewną wiedzę, zapomną o mnie tylko dlatego, że wyjechałem na południowe Podlasie. Przez te 3,5 roku miałem wiele dowodów, przykładów i sytuacji, które jednoznacznie pokazują, że cały czas jestem podsłuchiwany, inwigilowany, nawet śledzony. Przekonali się o tym moi koledzy dziennikarze. Znana historia, afera podsłuchowa, Bogdan Rymanowski i Czarek Gmyz z Rzeczpospolitej, którzy byli podsłuchiwani tylko dlatego, że mieli ze mną kontakty. Takich osób, które tylko dlatego, że się ze mną kontaktowały, od razu wchodziły w zainteresowanie służb specjalnych i od razu zakładano im podsłuchy, było co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Można powiedzieć, że kontakt ze mną był kontaktem dość dużego ryzyka, bo z założenia taka osoba, nieważne, czy osoba publiczna jak Bogdan Rymanowski, czy osoba absolutnie nieznana, wszystkie te osoby były podsłuchiwane, przynajmniej przez pewien czas. Więc ja oczywiście miałem i mam takie refleksje dość gorzkie, że być może powinienem zacząć robić cokolwiek innego niż dziennikarstwo. Nie wiem, być może zająć się przysłowiowym sprzedawaniem pietruszki na bazarze. Ale to chyba i tak by nic nie dało, dlatego że tak jak powiedziałem, ci, którzy wiedzą o tym, że w ciągu tych wielu, wielu lat nabyłem pewną wiedzę i tak doskonale wiedzą, że tę wiedzę mam i tak o mnie nie zapomną, a są to bardzo ważne osoby. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Bondarek i pan Mąka, pan prezydent Komorowski, który ma w tej historii bardzo interesującą rolę i wiele, wiele innych osób. To są absolutnie osoby z najwyższej półki, osoby bardzo dużo znaczące, chyba najwięcej znaczące. Szefowie służb specjalnych PRL, głównie wojskowych służb informacyjnych. Jak to powiedział Krzysiek Skowroński, były dyrektor Trójki, obecnie właściciel Radia Wnet w Warszawie, już trudniejszych przeciwników to sobie nie mogłem wybrać. Ja ich sobie nie wybierałem, ale tak się życie potoczyło. Czy powinienem zrezygnować? No być może powinienem, ale czy w tej sytuacji, w której stosowana jest stara metoda służb specjalnych, jak nie można podważyć faktów, zawsze można podważyć wiarygodność osoby, która te fakty zebrała. Czy w sytuacji, w której próbuje się ze mnie zrobić przestępcę, mam milczeć? Można powiedzieć, że ja się w pewnym sensie już wycofałem, dlatego że nie podejmuję jakichś nowych śledztw dziennikarskich. W zasadzie od pewnego czasu bazuję na tej wiedzy, którą mam z okresu wcześniejszego i na tych kontaktach, które mam z okresu wcześniejszego. Jednakowoż jest to wiedza tak głęboka i tak daleka, że na pewno starczyłoby na 10 takich książek, jak napisałem, i za każdym razem swobodnie mógłbym pisać o zupełnie innych rzeczach i zupełnie innych sytuacjach. Więc kto wie, być może to właśnie powinienem robić. Jak widać, mimo wielu niebezpieczeństw, które niesie ze sobą praca dziennikarza śledczego, pan Wojciech nie zamierza rezygnować z ujawniania wciąż niewygodnych faktów.